dobry jeszcze raz. Dzień dobry, dzień Iwonko, dobry. Iwonko, Iwonko, nasze słonko, mam dla ciebie takie małe powiedzonko. Dzień dobry. Jaka rymowanka. Łukasz Nowicki, dzień dobry. Dzień dobry, tu się grzeją fotele, jak to jest miło. Grzeje, jeszcze możesz sobie dodatkowo podgrzeć, jakbyś miał ochotę. Nie, tak? Nie może być za ciepło. Jest dobrze, jest dobrze. Łukaszu, rozmawiamy o pomaganiu. Dzisiaj taki mamy poranek, że za chwilę też będę rozmawiała z Patrycją Piekutowską o pomaganiu dzieciakom w Polsce, a my będziemy rozmawiać o pomaganiu dzieciakom na świecie. Bo jesteś ambasadorem UNICEF-u, jeździsz po świecie i niestety oglądasz przerażające sceny. Później przyjeżdżasz i opowiadasz o tym, co tam się dzieje, jakiego wsparcia ci ludzie, przede wszystkim dzieci, potrzebują. Iwonko, znaczy jeżdżę nie tylko jako ambasador dobrej woli, no w ogóle my wszyscy jeździmy. No tak jeździmy, naprawdę. Tak. Często lubimy odwracać wzrok. Lądujemy, nie wiem, w popularnym Egipcie czy gdzieś, trafiamy w miejsca, gdzie widzimy złe rzeczy i odwracamy wzrok, to nas przestaje interesować, albo interesujemy się tym na chwilę. To jest taka wrażliwość krótkoterminowa, którą ja nazywam, czyli wzrusza nas coś, spływa łezka, a wieczorem już w dobrym hotelu, przy dobrej kolacji o tym zapominamy. Ale oczywiście jako ambasador dobrej woli trafiam w miejsca, no, do których nie mógłbym trafić prywatnie. Nikt z nas nie trafiłby ani do obozów dla uchodźców w Jordanii, przy samej granicy z Syrią, za Raki, za Tari. Nie trafiłbym do Nigru, no, kraju, który delikatnie rzecz mówiąc nie jest krajem turystycznym. A sytuacja dzieci, dorosłych, no właściwie wszystkich jest dramatyczna i tragiczna. Więc tak, no jeżdżę z UNICEF-em w takie miejsca, żeby o tym mówić i przypominać o tym, że świat nie zawsze wygląda tak, jak ten świat, który nas w tej chwili otacza. Tak. Jak trafiłeś w ogóle, jak zostałeś ambasadorem UNICEF-u? To jest taka długa historia, wiesz, to oczywiście zazwyczaj się dzieje, różnie to się odbywa. Czasami UNICEF zaprasza kogoś, jak ostatnio Agnieszkę Radwańską, do współpracy, a u nas to były takie etapy, wiesz, to było takie mizianie i sprawdzanie. Zaczęliśmy od takiej akcji, ja już nawet nie pamiętam, czy to było 9 czy 10 lat temu, Faceci ratują dzieci. W takich niesamowicie śmiesznych kombinezonach z Przemkiem Saletą i Sebastianem Karpielem Bułeczką zbieraliśmy pieniądze. Potem była jedna akcja, druga, trzecia z prezesem Markiem Krupińskim, jeździliśmy trochę po Polsce, po szkołach, które współpracują z UNICEF. Potem były etyczne podróże, gdzie w cudzysłowie uczyłem, no niby to wszyscy wiemy, ale uczyłem, jak zachowywać się, jak powinniśmy zachowywać się, jeżdżąc po świecie i szanować lokalne obyczaje, pamiętając o tym, że jesteśmy gośćmi. Proste rzeczy, tak? Nie róbmy zdjęć dzieciom, jeżeli sobie tego nie życzą. Ściągajmy buty w meczecie i tak dalej. Okazuje się, że te proste rzeczy też o nich często zapominamy. Byliśmy w Turcji, też w obozach dla uchodźców, byliśmy w kurortach, jak również w okolicach Adany. Tam zajmowaliśmy się pracą, to też historia niesamowita, zajmowaliśmy się pracą dzieciaków w rolnictwie, bo to jest najbardziej, Anatolia to jest taki rejon na południu Turcji rolniczy, w którym do pracy fizycznej wykorzystywane są dzieciaki. No a tam jakby rząd turecki niespecjalnie chce to pokazywać, w związku z tym te dzieci były usuwane, my tam próbowaliśmy dotrzeć, no to była cała taka właściwie szpiegowsko-sensacyjna historia. Byliśmy w Bułgarii, tam zajmowaliśmy się romskimi dzieciakami, więc to nie zawsze są dzieci uchodźców, no i teraz przyszedł czas na najmocniejszy wyjazd, najmocniejszy też oczywiście, biorąc głęboko w cudzysłów, Niger, no to kraj, który zrobił na mnie piorunujące i sytuacja dzieciaków tam wrażenie. Tak sobie myślę, abstrahując od sytuacji politycznej, geograficznej i tak dalej, co takiego siedzi w nas złego, że bo to są często sytuacje, o których teraz wspominałeś, wyliczałeś, że właśnie chociażby jak w Turcji, że udawanie, że nie ma tematu, że lokalne władze nie chcą takim ludziom albo najmłodszym w ogóle pomagać, że udają, że nie ma tematu. To jest bardziej skomplikowane. Wiesz, w niektórych kulturach praca dzieci jest sankcjonowana i uznawana. W Nigrze byłem świadkiem, podobnie w Turcji, byłem świadkiem, tam są z kolei głównie syryjscy uchodźcy, byłem świadkiem widząc pięcio-sześcioletnie dzieci, które pracują. I to jest to normalne tam, wręcz czasem niezbędne. UNICEF nie zajmuje się tylko pomaganiem dzieciom, nie tylko ratowaniem życia, ale również edukacją, a może przede wszystkim edukacją, żeby dzieciom pozwolić być dziećmi, żeby dzieci mogły po prostu być dzieciakami, bawić się, edukować i zająć się pracą, a później zakładaniem rodzin w odpowiednim czasie, a nie tak wcześniej. I wiesz, i na przykład w tejże Turcji to nie jest problem tylko rządu tureckiego, to jest też problem po prostu też rodzin, które często te dzieciaki wysyłają do pracy. Więc to jest cały system, który gdzieś się musi ze sobą zazębiać. Te wszystkie macki, ja nie wiem, to jest kwestia myślę, że dziesiątek lat, a może nigdy to się nie uda, co nie znaczy, że nie należy. Tak, bo to jest zakorzenione w nich od wręcz setek lat, prawda? I to im się wydaje to oczywiste. Ja widziałem 5-6-letnie dzieci, które znaczy praca. No tak, to jest praca, jeżeli mały chłopiec
idzie do ujęcia wody i niesie bardzo ciężkie wiadro z wodą, potem i zajmuje mu to parę godzin, czy pomaga w rolnictwie, w polu. No ale wielokrotnie tak musi być, bo jeżeli tak nie będzie, to rodzina umrze z głodu. W związku z tym też trudno to oceniać. Z naszej perspektywy naszego świata jest to naganne, a tam czasami jest to konieczne, żeby przetrwać. W jaki sposób UNICEF pomaga takim ludziom? W jaki sposób ty pomagasz takim ludziom? Słuchaj, to jest tak, moim zadaniem jest o tym mówić, tak? Moim zadaniem jest przyjść do ciebie i usiąść tutaj i wspomnieć. Natomiast UNICEF to jest w ogóle niesamowite. To kurczę, mamy tak mało czasu. Mów, nie, wiesz co, no bo ja podróżując próbowałem. To jest tak, że każdy kraj, każde miejsce to inny system, inne metody, inne działania. Na przykład w Etiopii, po której dość dużo podróżowałem, na początku wydawało mi się, że najważniejsze są słodycze, jakiś zeszycik, kredki. Próbowałem to rozdawać. Często zresztą kończyło się to bardzo niebezpiecznymi sytuacjami. Podobnie w Ugandzie, bo zaczynasz rozdawać, tych rączek pojawia się zbyt dużo, zeszycików za mało. Dzieci zaczynają między sobą rywalizować. Potem dorośli odbierają to dzieciom. Widziałem dantejskie sceny. W związku z tym zrozumiałem, że tak naprawdę pomagać powinno się poprzez przygotowanych ludzi na miejscu, lokalnych, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jak to robić. Że czasami sami możemy zaszkodzić, a nie pomóc. Na przykład prosta rzecz, słodycz. W Etiopii nie wolno rozdawać słodyczy, bo chyba, że dasz potem pieniądze na dentystę. Mhm. Jeżeli dasz cukier, cukier zniszczy zęby. Nie będzie zębów, nie będzie jak przeżywać pokarm. No to jest bardzo prosty system. Poza tym są regiony, gdzie te dzieci bardzo źle są odżywiane i albo często nie jedzą. Możesz zaszkodzić. I można zaszkodzić, absolutnie. Największą atrakcją w Etiopii były puste butelki po wodzie mineralnej, które dzieci biegły, krzyczały Highland, Highland, Highland. Jechaliśmy jeepami, krzyczały Highland, Highland. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Tak się nazywa firma produkująca wodę mineralną. Mhm. Ta pusta butelka w porze deszczowej pozwoli magazynować wodę na porę suchą. I one zbierają te butelki, przynoszą do domu i to jest największy rarytas. Nie cukierek, a pusta butelka plastikowa po wodzie mineralnej. I wtedy właśnie zrozumiałem, że ja tego nie wiem. W związku z tym trzeba zaufać tym, którzy wiedzą. Czyli nie może w tym być żadnej przypadkowości, że jedziesz i nagle właśnie rozsypujesz cukierki, bo wydaje ci się, że na to przykład, im da szczęście. Tak. Bo nie da. Znaczy da tobie szczęście, tak. I ciebie uspokoi. Tak, że jest tak, tak, wiesz, tam no, UNICEF jest największą organizacją, która zajmuje się pomaganiem. W ogóle, słuchaj, bo to też dla Państwa informacja, o jakich liczbach my mówimy, nie? No bo to tak sobie, tak cały czas mówimy ogólnikowo. Ponad 380 tysięcy dzieci w Nigrze do 5 roku życia cierpi z powodu skrajnego niedożywienia. To ja nie wiem, to jest chyba więcej dzieciaków niż w całej Warszawie. Wyobraźmy sobie, że wszystkie dzieci w Warszawie do 5 roku życia cierpią na skrajne niedożywienie, czyli niedożywienie, które zagraża bezpośrednio życiu. Czyli wszystkie po prostu dzieci nie mają mogą co umrzeć. Jeść, po prostu. To są... Nie, jest bardzo dużo dzieci głodnych, które nie mają co jeść, ale nie cierpią na skrajne niedożywienie. Wtedy te liczby byłyby jeszcze bardziej dramatyczne. Mówimy o tych sytuacjach, w których te dzieci mogą umrzeć jutro. Jest to sytuacja tak dramatyczna i tak skrajna i zetknięcie się z nią tam, wzięcie tych dzieci na ręce. Wiesz, taki dzieciaczek, ja już zresztą o tym opowiadałem, ta omara, którą miałem na rękach, ale nie tylko omara, to są tak wiotkie ciała, to są takie drobinki, masz wrażenie, że ci się złamią, wiesz? Znaczy, nawet nie wiesz, jak trzymać takiego dzieciaczka. Jeżeli dzieciaczek ma rok, a waży mniej niż moja córka, kiedy się rodziła, jest tak skrajnie niedożywiona, to serce ci pęka, nie? Bo myślisz sobie, cholender jasna, my dorośli, okej, politykujemy, walczymy, wojujemy, zajmujemy takie albo inne stanowiska, to dziecko jest niczemu nie jest winne. I tu nie chodzi o zabawki, tu nie chodzi o klocki, tu nie chodzi nawet o Harvard, Yale, czy jakąkolwiek edukację. Tu chodzi o to, żeby żyć, przeżyć, a potem mówić o jakości życia. Najpierw przeżyć. I to są tego typu liczby. Do 60% dzieci w Nigrze jeszcze nie dotarliśmy w ogóle z pomocą, bo nie mam na to pieniędzy, więc wiesz co, pomagać. To też jest zabawne, o jakich kwotach my mówimy. Jest taka, ja uwielbiam tę pastę, w ogóle jest smaczna, nawet ją spróbowałem, taka pasta terapeutyczna, którą dystrybuuje UNICEF na miejscu. 3 takie saszetki dziennie przez tydzień pozwalają przybrać na wadze takiemu dzieciakowi 1 kg. I to jest 122 zł miesięcznie, to trzeba policzyć 30 zł tygodniowo, czyli 4 zł, 5 zł dziennie. Około 4 kg i taki dzieciak przeżyje. Ma szansę na życie. To są tego typu kwoty, więc tu walczymy o każdą złotówkę. I wiesz, tak jak kiedyś pomagano nam, Polakom, a pomagano też bezpośrednio mojej rodzinie, bo ja pamiętam, moja ciocia, która była w Solidarności, została internowana potem w Stanach Zjednoczonych, przez lata musiała żyć w Ameryce. Pamiętam ZOMO, pamiętam stan wojenny, pamiętam to wszystko, co się działo w Polsce i naprawdę nam cały świat wtedy pomagał. W postaci paczek. Okej, nie cierpieliśmy głodu, w porządku.
ale cierpieliśmy bidę. Ja pamiętam, jak mama kupiła kupowała w Krakowie pomidora i ten pomidor to był taki rarytas, wiesz. Czy, a to jak w takim razie, bo właśnie, widzisz, dobrze nawiązałeś do tego, że w Polsce też bywało różnie. Zresztą też bywa, bo niestety poziom rodzin, które ale nie cierpimy na granicy, głodu. Tak, ale na granicy na przykład ubóstwa rośnie. I wbrew pozorom pokazują to badania, okazuje się, że na przykład takie 500 plus wcale sytuacji nie naprawiło, a jest coraz gorzej w tej kwestii. Ale jakiego używasz argumentu? Bo na pewno pojawiają się takie głosy ludzi, którzy mówią, dlaczego wy jeździcie do jakiegoś tam Nigru, ja nawet nie wiem, gdzie to jest, zamiast pomagać wszyscy tutaj. Myślą, że to Nigeria. No. Są instytucje, organizacje, które zajmują się pomaganiem dzieciom w Polsce. No UNICEF zajmuje się dziećmi na świecie. Nie wiem, czy ty będziesz lepiej wiedziała ode mnie, ale jesteśmy na 20. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o poziom uprzemysłowienia i zamożności, 30. Wiesz, jesteśmy może nie w ścisłej czołówce, ale jesteśmy już dość zamożnym krajem. Względnie, w skali świata. Rozmawiamy cały czas globalnie. I przyszedł ten czas, że tak jak kiedyś pomagała nam, że należy pomagać też innym. Szczególnie, Iwona, że mówimy o kwotach niewielkich, szczególnie, że mówimy o dzieciach, wiesz, no ciekaw jest inaczej. No, ja mam w tej chwili właściwie, można powiedzieć, trójkę dzieci w jakimś sensie, dwójkę biologicznych i pasierba. Mam półtoraroczną córkę, patrzę na to maleństwo. Ona jest tak całkowicie zależna jeszcze od świata dorosłych. Już nawet ten siedmiolatek, to już nie mówię o szesnastolatku, to są dzieci, które już gdzieś sobie radzą. To maleństwo każdy kroczek stawia jeszcze dzięki nam dorosłym. I taka sama sytuacja jest tam na świecie. Jeżeli możemy podzielić się swoim majątkiem w postaci 10, 20, 30 zł, 5 zł, dlaczego tego nie robić? W Polsce te pieniądze nic nie znaczą. Nic. Jesteśmy już na tyle drogim krajem, że te pieniądze nic nie zmienią. Tam uratują życie. Tak, tu kupujesz kubek kawy za to. Kupujesz kubek kawy, tu kupujesz gazetę, nie wiem, tu kupujesz dwa, trzy pochenki chleba. Zapłacisz za parkowanie w centrum miasta. W centrum miasta. Więc jedno parkowanie w centrum miasta, 2 godziny, tak jak powiedziałeś, że jedziemy dzień bez samochodu, ale to jest, my jeździmy chyba w ogóle samochodem. Tak dzień świeżego powietrza, bo to jest hybryda. No w związku tak, z tym jeździmy tak. autem, no to popatrz, pięknie, ja wrzuciłem cię do parkometu przyjeżdżając do was 5 zł. No to jeżeli bym te 5 zł przeznaczył dla dzieciaków w Nigrze, to przez jeden dzień mała Omara miałaby pasę terapeutyczną, albo matki, niedożywione matki w Nigrze, bo w ogóle to jest też tak, że jeżeli chodzi o Niger, to jest tyle wątków, że tego się nie da tak poruszyć, to jest chaotyczne. W ogóle tam problem polega na tym, że, i to też jest kwestia kulturowa, że dzieci rodzą dzieci. Tam w ogóle nie ma dorosłych. Ty wiesz o tym, że tam ja sobie tak jeździłem po tym Nigrze, zresztą z waszym kolegą redakcyjnym Januszem, i tam jest bardzo, bardzo niewielu dorosłych, wiesz. Oni albo wyemigrowali, a mało tego, pytasz dlaczego, przepraszam, znowu chaotyczny przeskok. Chcemy do tego podejść egoistycznie, koniunkturalnie? Proszę bardzo, jeżeli nie pomożemy, to co ci ludzie zrobią, jeżeli przetrwają? Wiesz, tam właściwie nie da się funkcjonować. Oni przybędą tutaj, dlatego że tam w Nigrze jest jedna rzeka, Niger, jedna rzeka stała. Wszystkie rzeki są rzekami okresowymi. W związku z tym przez właściwie większość część roku nie ma wody. Ta woda, zresztą, która jest na miejscu, jest też zarobaczona i też jest w straszliwym stanie. My się nie zajmujemy tylko jedzeniem. Zajmujemy się też edukacją, odrobaczaniem, zajmujemy się uzdatnianiem wody. No wieloma rzeczami zajmuje się UNICEF, który w ogóle działa mega sprawnie. Poznałem tych ludzi tam na miejscu. To jest totalnie fantastyczna paka uczciwych, bardzo pracowitych ludzi. I tam to jest taki kraj, w którym jeżeli się im nie pomoże, jeżeli się nie uratuje życia, nie ma żadnych perspektyw. Więc to jest jeszcze w odpowiedzi na twoje poprzednie pytanie, dlaczego pomagać tam, skoro w sytuacji w Polsce jest też, wiele rodzin w Polsce też jest w trudnej sytuacji. Czy każdy nadaje się do tego, żeby takim ambasadorem zostać? Ha. Tak sobie myślę, bo biorąc pod uwagę, mówię, że temu muszą towarzyszyć takie emocje, jak właśnie patrzysz na to. Ja zresztą widziałam to twoje zdjęcie z tą dziewczynką, o której wspominałeś, ponieważ UNICEF prosiło o mail, akurat dzisiaj rano dostałam, tak? Z takim apelem o wsparcie, twoim apelem i zdjęcie z tą dziewczynką. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony trzeba być gigantycznie wrażliwym, żeby chcieć to robić, żeby pomagać, żeby znaleźć czas, żeby tam pojechać, a z drugiej bardzo odpornym, żeby te emocje jednak gdzieś sobie z nimi poradzić i żeby dać tym ludziom chociaż namiastkę tego, czego oni chcą. Świetne pytanie zadałaś, bo to jest tak, że to musi być połączenie kilku elementów. Po pierwsze, tam jest dużo pracy do wykonania, czystej pracy dziennikarskiej, artysty, nie wiem jak ją nazwać, no masz do wypowiedzenia dziesiątki tekstów, musisz je nauczyć na pamięć z lepszym, gorszym skutkiem, musisz umieć funkcjonować z kamerą, musisz być wrażliwa, to jasne, a jednocześnie musisz mieć ten pancerz, który też daje nam profesjonalizm, tak, gdzieś to, że tak, to prawda, no takim wrażliwym twardzielem trzeba być. Znaczy, jesteś tam cały dzień, tak, a finalnie wracasz wieczorem do hotelu, który jest względnie
może niekoniecznie luksusowy, ale on musi być bezpieczny, tak? Ponieważ ambasador dobrej woli, w ogóle cała ekipa UNICEF-u musi mieć zagwarantowane warunki bezpieczeństwa, więc ten hotel musi być z tej wyższej półki. Zostawiasz ten świat i pojawiasz się w przestrzeni znowu napojów eleganckich, masz namiastkę Europy, masz świetne śniadanie i tak dalej, by za chwilę wyjechać i za parę godzin trafić do świata, który... Więc musisz to pogodzić, musisz gdzieś umieć zamknąć, zrezygnować ze swojej wrażliwości, sprofesjonalizować się, nie wiem, czy takie słowo istnieje, i skupić się na robocie, skupić się na wykonaniu swojego zadania, przetrzeć łzy i wziąć się do pracy i stać się bezwzględnym zawodowcem. Niezwykle trudne. Niezwykle trudne. W nigdzie o tyle proste, bo nie wszędzie tak jest, w Turcji tak nie było, byśmy bardzo pozytywnie przyjmowani, więc jest też łatwiej. Łatwiej sobie poradzić z tą wrażliwością, dlatego że jest akceptacja społeczna. UNICEF robi dużo dobrego tam na miejscu i te wioski, w tych wioskach, w tych średniowiecznych wioskach, Iwona, to jest średniowiecze. Te wioski wyglądają tak jak w XVI wieku, to jest coś nieprawdopodobnego. Tam jedna osoba w wiosce, chef de village, tak zwany szef wioski, ma telefon komórkowy, czasami jest skuter, jeden skuter, ale też nie zawsze on jest. Te wioski są na końcu świata, na pustyni. Jeszcze teraz było w miarę zielono, bo byliśmy w porze deszczowej, ale przypuszczam, że przez większą część roku jest tam absolutnie sucho, niewyobrażalnie gorąco, to jest 45-47 stopni. Tam się nie da oddychać, nawet oni nie wytrzymują tego upału, a przecież są przyzwyczajeni. A jeszcze przy braku wody. No czy to jest w ogóle naprawdę niezwykle ciężkie miejsce do życia, bardzo niewdzięczne. 20-30 kilometrów dalej byliśmy na południu, w regionie Maradi, Nigeria, a tam partyzanci z Boko Haram, którzy nieustannie wchodzą na teren Nigru, łupią te wioski, mordują ludzi. Zagrożenie życia każdego dnia, nie tylko z powodu choroby głodowej, ale również śmierci z rąk partyzantów, uprowadzenia dziewcząt do tejże Nigerii, słynna historia szkoły, z której uprowadzili partyzanci z Boko Haram dziewczynki. To wszystko się dzieje każdego dnia. Czy każdy może być? No pewnie każdy, no jeżeli ma dobre serce, jeżeli ma odrobinę dobrego serca. Ma ten pancerz chyba, o którym wspomniałeś. Pancerz. I wiesz, mi bardzo pomaga, też bardzo mi teraz pomogła, to też może nieprofesjonalne, co powiem, ale Józefina, która... Bo człowiek cały czas pracuje nad swoją wrażliwością. My ją zatracamy. Mhm. Nie ma mowy, żeby luksusowy świat, który nas otacza, nie miał na nas wpływu. Gaśniemy. Otulamy się komfortem, bezpieczeństwem i zapominamy o tym, jaka była Polska 20-30 lat temu. Myślę, w ogóle tego nie, on nie żył w tamtych czasach, on w ogóle nie rozumie, co to znaczy, czym jest ten pomidor raz w tygodniu, czym jest brak wolności, czym jest brak paszportu. Jak to, tato, to ty nie mogłeś sobie polecieć do Paryża? Teraz są takie loty za stówkę, nie mogłeś. Ja mówię, nie, synku, nie mogłem. Ja pamiętam zapach sklepu, zapach zabawki. Pamiętam zapach Peweksu. Pamiętasz? Do Peweksu się chodziło wąchać. Ja wąchałem gumy Donald, wąchałem je w Peweksie. To był zapach luksusu, absolutnie. Bon towarowy, czasami odwójka z Ameryki, za dolara, żeby kupić Donald. Ja to pamiętam i szanuję to, co mam dzisiaj. A jak jeszcze na koniec, zachęcić nas wszystkich, żebyśmy, bo ja myślę, że to też jest taki problem, który gdzieś tam się pojawia, jeżeli mamy pomagać komuś, kto jest na drugim końcu świata i tak naprawdę nie wiemy i nie widzimy, gdzie fizycznie te moje pieniądze pójdą i na co się przełożą. Wiesz, co chodzi? To jest taki, jaka zagwozdka, no dobra, wybierasz sobie na przykład osobę, którą będziesz się opiekować, bo to też jest takie dość popularne, nazwijmy to. Ale też słyszę złośliwości, że tak naprawdę nie wiadomo, czy te pieniądze No więc właśnie, i że wybierasz sobie, nie wiem, czy jakiegoś dzieciaka i przelewasz na nie co miesiąc, daj im na to stówę. I nie wiesz, gdzie te pieniądze idą. To jest właśnie siła UNICEF-u. Znaczy ja sobie dam, uciąć rękę, kurczę, to dość duże ryzyko, Holender jasna, teraz tak. Zastanów się. Ale wiesz, to działa wielotorowo. Ja byłem w Kopenhadze, w centrum dystrybucji UNICEF-u, widziałem na własne oczy, bo UNICEF stara się być jak może w pełni transparentny i jest transparentny, ale teraz też kwestia poinformowania o tej transparentności całego świata. To jest oczywiście ogromna instytucja. Słuchaj, ja widziałem tych ludzi na miejscu. Może od tego jestem, żeby uwiarygodnić całą tę akcję. Widziałem ludzi z Hiszpanii, z Niemiec, ze Szwajcarii. Ta siedziba jest skromna, zresztą właściwie poza hotelem, jedynym hotelem luksusowym w Nigrze, w Niamej, bo to też jest kolejna historia, jak wygląda stolica tego kraju. A stolica dużo mówi też o kraju. Ta stolica wygląda prowincjonalnie, tak jak cały ten kraj. I właściwie, no trudno to nazwać stolicą, nieważne. W każdym razie ci ludzie naprawdę ciężko tam pracują. Ta nasza podróż była świetnie zorganizowana. A to, że lokalni mieszkańcy, to, że dzieci na miejscu, w wioskach, matki, ojcowie witają nas z otwartymi ramionami, co to oznacza? Że ta pomoc do nich dociera, że oni wierzą w tę pomoc, że ta pomoc jest dla nich wiarygodna, że znaczek UNICEF jest transparentny. Gdyby było inaczej,
byliby nieufni. Mhm. Byliby... Ja bym to widział w ich oczach. Wiedziałbym, że okej, kazali im stanąć, uśmiechać się, bić brawo, przyjechał pan ambasador. Tydzień wcześniej był Orlando Bloom, dla nich to bez różnicy. Miesiąc wcześniej Liam Neeson, teraz jest Łukasz Nowicki. I to jest też fantastyczne, jest pełna równość. Dla nich, czy to jest Liam Neeson, czy to jest Nowicki, bez znaczenia. Dokładnie. Liczy się nazwa, a nazwa pozwala dotrzeć, nazwa pozwala zorganizować środki pomocowe, nazwa otwiera drzwi. Nie każdy kraj ochoczo przyjmuje kamery, ambasadorów. Naprawdę, czułem to na własnej skórze. Boją się pokazać. Często mówią, w naszym kraju nie potrzeba pomocy. Jesteśmy wystarczająco bogaci. Ale to UNICEF musi się dogadać z władzami kraju, pewnie, że przyjeżdża? No pewnie, że tak. Mm-hmm. Bo to jest w jakimś sensie też przyznanie się kraju do tego, że ten kraj potrzebuje pomocy, że nie radzi sobie z własnymi obywatelami. Mm-hmm. I wynik, że tak jest, że ten kraj jakby, no, jakby godzi się na to. My byliśmy tam świetnie przyjmowani i mieliśmy wszelką możliwą pomoc. Więc właśnie to jest to, o czym mówiliśmy na początku. Ja próbowałem pomagać sam. Nie wiedziałem, gdzie docierają moje pieniądze. Nie wiedziałem, czy dziecko, które w cudzysłowie adoptuję, dostanie tę moją kasę. UNICEF działa, to się dzieje. Ja to widziałem na własne oczy. Widziałem ogromne w Kopenhadze hangary. W ogóle wiesz, jak to działa? To działa tak, nie wiem, czy zdążę. To działa tak, że jeżeli coś się wydarzy na świecie, to też jest genialne, natychmiast w ciągu jednego dnia może wyruszyć pomoc. Statkami, samolotami, bo to wszystko jest na miejscu przygotowane. Mhm. Zapakowane. Czeka na transport. Tylko naklejka, jaki kraj. Mhm. To nie jest tak, że zaczynamy zbiórkę i za miesiąc pomoc, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy tygodnie ta pomoc dotrze. Ta pomoc może dotrzeć natychmiastowo. Mhm. No siła też, to jest siła też wielkości. No ci potężni czasami mogą mieć, ale na miejscu wcale nie potężni, bo to jest kilkanaście osób i wiesz, i to jakbyś zobaczyła w nich, że to nie wygląda jakoś specjalnie. To jest po prostu normalny budynek, oczywiście za zasiekami, za murem, bo Niger nie jest krajem bezpiecznym, w związku z tym te kontrole są bezpieczeństwa tak, wszędzie. Tak. Ale jest niezwykle wiarygodny. Właśnie chyba po to jesteśmy my, żeby tam pojechać, zobaczyć i uwiarygadniać to swoim nazwiskiem, swoją... Na stronie UNICEF-u na pewno UNICEF można ukośnik Niger, tam są tak, wszystkie informacje. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego sprzedać. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, ja i że wspierasz to. Ale ja w ogóle nie zdążyłem połowy powiedzieć. To jest odsłona numer jeden, będzie odsłona numer wszystkiego dobrego, dobra. Nie umawiamy się. Kamera, kochana. Twoja kamera, wszystkie mogą być Twoje. Ach, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję Państwu pięknie. Łukasz Nowicki był razem. UNICEF.pl, 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 U